Cześć, witajcie moi drodzy. Włoskie jednostki naziemne wkrótce zaatakują War Thundera. Gaijin niedawno opublikował informacje o aktualizacji 1.85, czyli możemy w najbliższym czasie spodziewać się włoskich czołgów. Ale co mnie najbardziej boli co do tych aktualizacji? Do włoskich czołgów zaraz oczywiście przejdę, ale najpierw odnośnie tych aktualizacji, czyli 1.81, 83, 85. Co ja o nich myślę? Gaijin wypuszcza je oczywiście za szybko. Jak możemy zobaczyć, Valkyrie były 19 września tego roku. Było tutaj akurat mnóstwo helikopterów, parę czołgów, samolotów i poprawek mapy. I miesiąc później, 23 października, pojawiły się oczywiście okręty, parę też innych jednostek, samoloty, czołgi różne, dostęp do wszystkich helikopterów, pojawienie się niemieckich helikopterów. Gaijin według mnie wypuszcza to za szybko i właśnie włoskie czołgi 23 listopada jest komunikat, że się niedługo pojawią. I też podejrzewam, że wejdą tak w połowie grudnia, co jest według mnie za szybko, ale już tak raz Gaijin zrobił, że dał w grudniu amerykańskie czołgi. Nie pamiętam, czy to były niszczyciele, czy dosłownie pojawiły się na początku wszystkie amerykańskie czołgi. Czyli podejrzewam, że strasznie dużo rzeczy będzie tutaj odwalonych, niedopracowanych, źle zrobionych, albo tego będzie mało, czyli tych włoskich czołgów może być mniej niż japońskich, a wiadomo, włoskich czołgów nie było zbyt dużo. Ja tam parę znalazłem na ich temat. I co nam tutaj mówi Gaijin? Na razie mówi jedynie to, że możemy kupić 3 czołgi premium i mieć wczesny dostęp, jak zawsze. I tak, mamy do dyspozycji P40, czyli jeden z takich dobrych włoskich czołgów średnich. Jest to technicznie pseudo Panzer 4, tylko trochę gorszy. M26 Pershing Ariete, czyli amerykański czołg Pershing po stronie włoskiej jako premium, oraz najnowszy niszczyciel, do którego za chwilę przejdziemy. Oczywiście Gaijin nam tutaj mówi, że w włoskim drzewku będą również pojazdy typu ciężarówki z armatami oraz z działami bezodrzutowymi. Będzie to naprawdę interesujące. No i podstawowo możemy sobie zakupić te pakiety. Ceny według mnie jak zwykle są trochę chore, bo P40 mamy do kupienia za jakieś 85 zł. Sevomente 105-25, czyli ten najnowszy niszczyciel, mamy do kupienia za, to było 110 zł. No i M26 Ariete, z tego co też pamiętam, to jest też tak koło 150, może trochę więcej. Ale jeśli ktoś chce wydać na to kasę, może kupić cały zestaw, z czego podstawowa cena wychodzi 360, ale jest promocja, możecie to kupić za 250. I tak według mnie jest to naprawdę drogo. Nie wiem, według mnie najbardziej co jest interesujące to chyba technicznie, żeby dobrze grać Pershing. A jeśli chcecie sobie uzbierać do kolekcji te maszyny, no to też wydają się być dobre, nie najgorsze. Ale dobrze, przejdźmy do tego niszczyciela. A więc Sevomente 105-25 M43, włoski niszczyciel i jeden z ostatnich niszczycieli w etapie końcowym. Oczywiście wojny. I czym ten pojazd się takim charakteryzuje? Taka ciekawostka właśnie, ten pojazd przez żołnierzy został nazwany jamnik ze względu na to, że jest niski, szeroki i długi. No szeroki tak może nie do końca, ale bardziej długi. I tak, ma on potężne działo 105 mm. Oczywiście to działo jest bardzo skuteczne na czołgi lekkie, średnie, z ciężkimi będzie sobie nie radziło tak za dobrze. Ale mamy tutaj też do dyspozycji pociski typu HIT, co jest bardzo interesujące. Zastanawiam się, jaka będzie penetracja na tym dziale. Czy ta 105 będzie miała przebicie coś 120-140, a HITy będą miały przebicie, nie wiem, podejrzewam 100. Też będzie tak interesujące. Przekonamy się niedługo. Pojazd oczywiście ma przedni pancerz pionową płytę 75 mm, czyli rewelacji tutaj nie ma. Ale też ten pojazd ma zastąpić sztugi. Bo Włosi oczywiście wykorzystywali sztugi niemieckie. I to mnie ciekawi, czy on będzie na równym poziomie ze sztugiem, czy będzie wyżej. Czyli może być to klasyfikacja 3.7, 4.0, najwyżej 4.3, bo na 4.7 on już będzie nieskuteczny, nie będzie miał żadnych szans.
tak czy inaczej już jak będzie nawet na 4-0, to będzie miał dość duże problemy, bo to włoskie czołgi nie były zbyt rewelacyjne. I możemy sobie tę maszynę oczywiście podejrzeć. Mamy tutaj w oryginalnym kamuflażu. Właśnie włoskie czołgi są bardzo fajne, bardzo mają unikalny wygląd. Tutaj też nowy kamuflaż, który prawdopodobnie będzie do zdobycia albo do kupienia, zobaczymy. Też wygląda bardzo interesująco. No i możemy tę maszynę sobie zobaczyć jeszcze z innych perspektyw. Jest to naprawdę niski pojazd. Zastanawiam się, czy on jest dosłownie niższy od Sztuga, a raczej o ile jest niższy, bo niższy to na pewno musi być. Tak czy inaczej, maszyna bardzo interesująca. Ciekawi mnie natomiast, jakie inne maszyny dostaną Włosi zamiast tego niszczyciela, bo oczywiście tej serii było naprawdę dużo. I zaraz sobie do tego przejdziemy, ale jeszcze... Ale właśnie, ile my czekaliśmy na tych Włochów, my jako gracze, jako czołgiści? Mamy tu komunikat 23 listopada, że niedługo się pojawią w grze. A kiedy był pierwszy komunikat? Pierwszy komunikat był 2 listopada zeszłego roku, czyli czekamy już ponad rok. No, rok, góra, miesiąc, rok i miesiąc. Więc to jest naprawdę długi czas czekania, z czego pierwsze pojazdy, jakie się pojawiły, to był P40 i M26. Pytanie brzmi, dlaczego tak długo czekaliśmy? Czy ze względu na to, że włoskich czołgów seryjnie było mało i ciężko było je znaleźć, czy też dlatego, że Gaijin stara się akurat je doprowadzić do dobrego stanu? Bo jak wiadomo, te nowe czołgi topowe w większości są niedopracowane, a to czegoś brakuje, coś nie działa, coś jest popsute. Po prostu masakra z tymi nowymi pojazdami. No i zastanawiające jest to. Ja oczywiście mam zamiar zrobić dodatkowe odcinki, jeśli oczywiście będziecie chcieli, bo to długo mi zajmie. Analiza, co może się pojawić we włoskim drzewku. Każdy odcinek będzie na daną erę, żeby to nie było zbyt długie. Czyli będzie około 6 odcinków. I też słyszałem teorię, że do włoskiego drzewka mają dołączyć Węgrzy. Co też jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że jeśli dołączą Węgrzy, mogą również dołączyć Rumunii. Czyli Węgry i Rumunia będą razem z Włochami w jednym drzewku. Trochę to będzie taki duży chaos, ale wyglądałoby to bardzo interesująco. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taką moją analizę konkretną, gdzie podam dokładnie maszynę, zdjęcia, najważniejsze informacje, czyli uzbrojenie, era, prawdopodobny BR, tam jeszcze opancerzenie, parę innych informacji. A na razie przejrzymy sobie, jak niektórzy sobie wyobrażają włoskie drzewko jednostek lądowych. I właśnie mam tutaj jedno z takich najstarszych zdjęć, jest to dosłownie najmniejsze drzewko i można tutaj zobaczyć dużo bardzo słabych jednostek. Czyli na przykład mamy tutaj samochody opancerzone, ciężarówkę, to mnie interesuje. Bardzo jestem ciekawy, ile Włosi będą mieli takich pojazdów kołowych, bo Gaijin napisał, że będzie mnóstwo takich dziwnych jednostek, więc podejrzewam, że do Włochów wcisną mnóstwo kołowców. Chociaż inne państwa też powinny ich dostać mnóstwo. I właśnie jak tu widzimy, Sevomente 105-25 znajduje się tutaj w tej grze, raczej w tym drzewku. Ale niestety przeszedł jako premiowy, czyli mamy tutaj jeszcze wersje 7534 i 7546 oraz taką dziwną wersję z 90. Też mamy tutaj ciężarówki, to chyba właśnie o tej ciężarówce była tutaj mowa. Tak, Breda 105 SPG, czyli będzie to mniej więcej taka ciężarówka, która ma armatę z przodu, coś na zasadzie takiej Pumy, tylko nie opancerzonej. Mamy też dziwne działa przeciwlotnicze, tutaj w wersji czołgu. No jest tutaj akurat tak niedużo tych jednostek podane. Tutaj mamy już drugie drzewko, z czego to drzewko ma mnóstwo tego wszystkiego. Jak można się przyjrzeć, tu ja powiększę, to są węgierskie czołgi, jeśli dobrze mówię. I tu mamy też włoskie i strasznie dużo pojazdów premium. Na przykładzie Fiat 2000. Spodziewam się, że ta maszyna jak wejdzie do gry, no to będzie najbardziej bezużyteczną maszyną. Taką dosłownie bezużyteczną.
Możemy tutaj też zobaczyć właśnie P40 prototypę, P40, P40 Leon Lens jako premium. To też jest ciekawe, dlaczego akurat mamy tutaj P40 i P40 Leon Lens. Czy Leon Lens jest jakimś znakiem, pojazdem historycznym? Będę musiał się o tym dowiedzieć. Oczywiście jako premkowe tutaj na przykład jest T34, jakiś 62, Panzer 3 jakiejś dziwnej wersji, mamy C3485 i tutaj akurat jest dziura, nie ma w ogóle włoskich pojazdów, są tylko tutaj węgierskie. O, i tu chyba jeszcze rumuńskie, tak, tu są jeszcze rumuńskie dodane, czyli Węgry i Rumunia, Włochy, ktoś tutaj stworzył. Tak, i tutaj są też niszczyciele, Sevomente, oczywiście 105 niestety, ale on przejdzie jako premkowy. M36, co tu mamy, na przykład OF, i to aż dwa modele, Leopard M60A, nie, Leonardo M60A3, przepraszam, i C1 Ariete. Na Ariete to ja właśnie zastanawiam się, czekam. Niby ten pojazd jest lepszy od Chieftainów, ale zarazem trochę chyba gorszy od Challengera, ale nie wiadomo jak to War Thunder go zrobi. No i to drzewko nie jest tak super czytelne z tego powodu, że no, dużo jednostek tutaj najwyraźniej brakuje. Są duże dziury, bardzo duże dziury. Praktycznie tu nie ma żadnych pojazdów, tu jest duża też pustka. Mamy tylko jeden pojazd na... Która to era byłaby? Tutaj byłoby widać. Raz, dwa. Na czwartej erze mamy tylko jeden pojazd, więc też to trzeba jakoś rozwiązać. I tutaj mam też takie ciekawe drzewko zrobione przez kogoś, akurat na War Thunderze opublikowane na Twitchu. I też to jest bardzo ciekawe, drzewko jest oczywiście stare. I jak zobaczymy, to tutaj mamy akurat więcej tych pojazdów. I mamy tu C13, jakieś tutaj ciężarówki, działo przeciwlotnicze i M43, 75, 46. To jest dokładnie ten sam niszczyciel, ta sama rodzina, który wszedł jako premium, tylko trochę się będzie różnił, bo właśnie ten M43-105 znajduje się tutaj i on skoczył na trzecią erę. Mamy tutaj też Patona M47, właśnie jest OF. Bardzo dużo tych pojazdów, jakieś nowe pelotki, inne takie Panzer 4 jako premium, T34, naprawdę dużo. I jeszcze mam ostatnie drzewko, które pokazuje dużo więcej, ale też są tutaj wrzuceni Węgrzy, żeby uzupełnić tę lukę. I jak możemy się przyjrzeć, mamy tu oczywiście Fiaty M13, 14, 15, też M16, P26, 40 z haubicą, bardzo ciekawy. Mamy tutaj właśnie serię Sevomente 75, różne modele. I właśnie węgierskie czołgi, które uzupełniają te luki, czyli Tolt 1, 2, 3, 40 Turlan, jeśli dobrze pamiętam, bo Turan, tutaj też mamy Turana 2, też jakieś tutaj niszczyciele. Węgrzy naprawdę uzupełniają tę lukę, nawet mamy czołgi premium typu Tygrys, Sztuk, Panzer 4, praktycznie jeśli dadzą tylko same włoskie czołgi, to drzewko będzie takie puste. Nawet tu na czwartej erze mamy ciekawe maszyny. P34, 43, P30. Tu mamy Sevomente z 90, a tu jeszcze bardziej absurdalny. Ja wam tutaj pokażę niektóre zdjęcia pod koniec takich bardziej absurdalnych pojazdów. Premkowa Pantera, Teciaki Su-100. No, włoskie drzewko będzie naprawdę... jest problematyczne do zrobienia, jeśli mają być sami Włosi. Nawet tu możemy przyjrzeć się. Leopard 1A21 chyba. Jakiś Lion. Czyś tu OF-a brakuje. Dwa modele M47, M60. Właśnie Włosi najbardziej będą polegać to na tych takich dziwnych pojazdach. Typu tu jakieś pojazdy kołowe, lekkie, dziwne, działa. Jak możemy się przyjrzeć, mamy tutaj Track Gun, czyli ciężarowe działa, jakieś pelotka, tutaj nie wiem, jakieś też niewielkie działko, tu haubica, tu już jest jakaś armata, o, chyba 76, tu chyba mamy setkę, tu też chyba jest setka, już normalne działo,
tu jest 90 przeciwlotnicza i tu kolejne 90 przeciwlotnicze. No więc włoskie drzewko tak będzie wyglądało ciekawie. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. Ja właśnie szykuję się, robię to wszystko odnośnie tego włoskiego drzewka. I postaram się to też tak posklejać, że najpierw wkładam tylko włoskie czołgi. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Najbardziej mnie ciekawi odnośnie tych pojazdów L3. Jeśli oglądaliście Gears und Panzer, to wiecie, co to jest. Nie widzę zastosowania tego w War Thunderze. Mamy tu niby M2A2, który jest tak naprawdę pomyłką. Gdyby Gaijin rozszerzył etap początkowy do I wojny światowej, to te początkowe maszyny miałyby większe zastosowanie i większy sens. No bo powiedzcie, bardziej wolicie zaczynać grę od, dajmy na to, M2, M2A4 to chyba był? Czy bardziej wolilibyście zacząć od Mark IV i pojechać takim brytyjskim kolosem, spotkać inne takie przestarzałe maszyny, na przykład tutaj jest L530, nie wiem, czy większość wie, co to jest włoska wersja Renaulta FT, jest to jako Fiat 3000, jest troszeczkę zmodyfikowany, trochę dopancerzony i ma zmienione uzbrojenie, są dwa modele. Pierwszy model ma dwa karabiny maszynowe, a drugi ma armatę. Ale to już wam pokażę w tych odcinkach. Bo ja właśnie mam ochotę bardzo to zrobić, bo mnie bardzo ciekawi, jak wyjdzie z tym włoskim drzewkiem. Jak to wszystko się połączy. No cóż, mam nadzieję, że taki odcinek informacyjny wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, czy właśnie chcecie zobaczyć te 6 odcinków. Gdzie skupię się na całkowicie, na pierwszej erze, na pierwszy, potem druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I oczywiście maszyny będą, najpierw dodam włoskie, w ostateczności jak będą luki, to dodam te węgierskie. Rumuńskie to tak na razie zostawię na pobocznym polu. No i cóż. Dajcie po prostu znać, dajcie łapkę, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!